Jak Polska dostanie kasę z KPO i spadnie inflacja, PiS wygra wybory. Tak czy nie? Tak. Tak, szanowni państwo. Te środki, jak przyjdą do Polski, wzmacniają złotówkę, zwiększają inwestycje w drogi, w zieloną energetykę, w sieci przesyłowe, konwencjonalną energetykę będziemy mogli też zasilić dużo lepiej. A więc po prostu te środki są Polsce bardzo potrzebne, kończą pewien etap sporu i możemy skoncentrować się na naszych podstawowych problemach, na tym, co jest dzisiaj dla wszystkich Polaków najważniejsze. Tylko te pieniądze będą mrożone. W związku z tym, jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone. Bo w jesienią przyszłego roku Koalicja Obywatelska, prawdopodobnie z innymi partiami demokratycznymi, wygra wybory i te pieniądze nie będą zatrzymane. W Parlamencie Europejskim bardzo mocno gardłowaliśmy za tym, żeby nie dawać rządowi przynajmniej części tych pieniędzy. Niemcy widzą, jaka jest sytuacja w naszym kraju. Dlatego są zablokowane pieniądze, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali.